I kolejnym etapem jest puszczenie, umiejscowienie ikry w słoju. Określona już jest wcześniej waga, określona już jest wcześniej ilość, która akurat ma wypełnić słój w takim tak, rozmiarze, ilości, jaka jest bezpieczna dla ikry. Przepływ jest teraz dozowany. Na początku trochę zwiększasz, prawda? Żeby jeszcze tak, leciutko się przepłukała. Osłonek takich jakichś tych, o widać, że lecą do góry. A później trzeba zmniejszyć delikatnie. Zobaczcie, jak się ładnie a zachowuje. Teraz będziemy rozlewać. On się robi dole. Kuku! Ale fajnie wygląda. Zobaczcie. Król wód. Król wód. Ale szczupaków. Ale szczupaków. Jak sobie radzą, ale wracamy do wcześniejszego procesu. Po ilu dniach się będzie lęgło w tej temperaturze? Jakieś 12. Aha. Ale idą. Czyli poniżej 10 jest temperatura wody, tak? Ile ma teraz? Tak, tak, 7 stopni. 7. Całe, nie? 100 stopni niższy, tak? Tak, 100, 110. Czyli jak ma 10 stopni temperatura, to po 10 dniach tak. Nastąpi wylęk. Ale czysta, nie? No, ładnie. Bardzo ładna. Tu zobaczcie, jest kilka martwych osłonek. Kamień. Kamień, tak. Tu pięknie widać. Tu pięknie widać, tu pięknie widać. Daty. Potem muszę raz dorobić. No i do pracy codziennej, kilkukrotnie, razy dziennej, rybaka należy wybranie tych osłonek. Częściowo osłonki, zobaczcie, tu się będą unosiły i tutaj i spływały. Sadzek wyciągamy, czyścimy do sadza i nie zabrudza nam obiegu całego, nie? Że tak, on, który że jest krążą, czyszczony, nie? Dokładnie. Tutaj zobaczcie, jeszcze, jaki mechanizm zaraz opowiemy, ale te ziarenka właśnie w ten sposób sobie, czy osłonki wędrują przez otwór. Fajnie widać, super uchwycone akurat. Jeszcze takiego materiału nie miałem. Przez to też jest dany troszeczkę większe ciśnienie wody, żeby właśnie te pierwsze osłonki od razu trafiły tutaj, były czyszczone. Zobaczcie, jaka tutaj jest różnica, już jakie czyściutkie, przeroczysta prawie woda, a tu z tych słojów, które teraz były wsadzone, zaraz będzie to czyszczone. Tak ładnie tutaj cyrkuluje ikra. No i znajdujemy się teraz w takiej mobilnej wylęgarni. Radziu, wytłumacz tutaj urządzenia. Tu mamy słoje oczywiście Weissa, o czym wcześniej wiecie. Typu Weissa. Trzy odbieralniki z zamontowanymi już sadzykami. Woda idąca ze słoja wchodzi na odbieralniki, schodzi do dolnego zbiornika retencyjnego, z którego pompa zasysa nam wodę, przechodzi przez filtr piaskowy, który też już oczyszcza mechanicznie wodę, podaje ją do góry na kolumnę natleniającą, do której jest podawany czysty tlen, natlenia się bezpośrednio z kontaktem właśnie z tlenem,
schodzi do dolnego, do tego zbiornika i stąd grawitacyjnie napędzano nowo słoje. Więc, a, no i po drodze jeszcze mamy lampę UV, która biologicznie oczyszcza nam wodę. Teoretycznie nie jest to mocno skomplikowane, a strasznie działające. Super, nie? No i mobilne, i to jest to, że właśnie przy jeziorze można to postawić. Dokładnie, nie? Nie manipulować rybą. Kończy się sezon, schować do garażu, i tak dalej. W super kondycji, no. W ogóle i materiał, i ryby w super kondycji wypuścić. Ja się zdziwiłem, bo tam podczas live'a jak kręciłem, to te szczupaki sobie spokojnie odpłynęły, nawet ta duża. One szybko, świeże wody dostają, to po tym właśnie środku się szybko wybudzają po prostu, nie? No i zobaczcie, tak to działa. W moment można pozyskać taką dużą ilość ryb. Super. Welęgarnia mobilna, zaprojektowana przez naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Faktycznie idealnie spełnia swoje funkcje nad jeziorem, gdzie możemy od razu, jak widzicie, jak widzieliście, rybę wypuścić, sadza pobrać. Idealnie by było, gdyby jeszcze była tam, bardzo blisko, ale też chodzi o instalację, o prąd. Jest tu na tyle to zorganizowane, że taśmowo przez kilka godzin można było pozyskać takie duże ilości ikry. Cześć szczupaczki! Witajcie w Mikołajkach! Całe 200 tysięcy szczupaczków. Pierwszy raz na Mazurach? Zobaczcie. Wolniej troszeczkę radził. O. Metoda zbierania osłonek wężykiem. Jeszcze troszkę kapeczkę wolniej. Idealnie widać. Wolniej. Zobaczcie, jak pięknie widać, jak wybierane są osłonki wężem. Mnóstwo osłonek, czyli tarło udane. Wyklute. Tak jest. A tu już pływają pierwsze szczupaczki z bardzo ładnie widocznym woreczkiem. Które się wylęgły. Będzie bób teraz. Uwaga. Ma to coś? Tak. No i teraz już jest masa szczupaczków. Ale też widzimy pływające osłonki właśnie. Szczupaczki opadły. One jeszcze nie potrafią pływać. Mają ruch. Bo żyją. Ale nie potrafią pływać. Osłonki skumulujemy w jednym miejscu, postaramy się. My musimy zakręcić. Prosta metoda na to, żeby masowo wyciągnąć osłonki.
Pięknie, nie? Pięknie. Pięknie. Zmęczeni już. Bez obiadu. Śniadanie to jest takie średnie w locie. Po kolejnej niewyspanej nocy. Wczoraj jeszcze późnym wieczorem zarybialiśmy sielawą. Co można będzie zobaczyć na filmie również na kanale. No i super sposób, bez pobierania szczupaczków, wyciągamy osłonki. Żeby do basenu trafił tylko wylęk. Drugie miejsce akurat się zatrzymała, też w idealnym miejscu. Tutaj radio wzburzył. Zobaczcie, co się dzieje. Ile tutaj może być sztuk? W tych dwóch miskach 10 tysięcy, bo to wziąłem te słoja, gdzie 2 kilo było ponad. Aha, czyli z jednego słoja. Dwukilowego. Zobaczcie, jaka ilość. Nie ma martwych szczupaczków w zasadzie. Nie widać też takiej, takich ziaren, które by się nie zapłodniły, prawda? No one są, nawet jakby były, to są usuwane na bieżąco. Na bieżąco w trakcie ze słoją. Tak. Ale nawet tutaj nie, no też widać efekt przecież na tym etapie procesu zapłodnienia, prawda? W naturze tego nie ma szans, żeby aż tyle trafiło na bardzo dobre warunki, kontrolowane z opieką położnej. Położnej Radosławy. I zaraz będą wpuszczane do zbiorników. Zobaczcie, jaki prosty sposób. Zawsze z prądem pójdą rybki. Zaraz będzie etap czyszczenia osłonek. Też najprostszy sposób z możliwych. Czyli osłonki pierwsze spłyną. I martwiaki, nie? I martwiaki. Rybka zostaje. Na dnie. I dołącza do swoich koleżanek, kolegów, braci, sióstr. Więc co się? Tarła szczupaka, pobierania z niego ikry, wsadzania tej ikry do słojów. Przygotowuje się takie oto baseny, montując tego typu firanki. To są tego typu baseny z obiegiem zamkniętym, do których to firanek, zobaczcie, przyklejają się małe szczupaczki, podnoszą się z dna, przyklejają się do firanek. To jest bardzo ważne, żeby sobie tutaj odpoczywały. Mają specjalny
klej do tego stworzony przez naturę odpoczywały, pobierają wówczas pokarm z woreczka żółtkowego, spróbuję powiększyć, jest on widoczny. Żeby zdobyły siły, zorientowały się, gdzie żyją. Nauczyły pływać. I potem zostały zarybione do wszystkich jezior mazurskich. Jak się dowiedziałem, w maksymalnym rozmiarze zarybień wskazanych po pracie. O, tu jakiś płynął. Po drugiej stronie już są przygotowywane kolejne zbiorniki. Z góry przepraszam za szum, ale tu jest cały czas obieg wody, jak to w welęgarni. Tamte przyjmą wczorajszą pobraną ikrę, jak się z niej wylęknie. A tutaj jest widoczne wcześniej tu była załadowany był wyręk, więc on już bardziej odbicie wisi sobie na tych firankach. Można stosować różnego rodzaju inne metody, różnego rodzaju gliwie, szczotki, coś gęstego, do którego się przyklei, ale także coś, co będzie można łatwo oczyścić. Trzeba cały czas czyścić dno basenu, osłonek musi być czyste z resztek jakichkolwiek zanieczyszczeń. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz do pokazania. To jest inny rodzaj słoja. To nie jest słój typu wajsa. Zobaczcie, jak można łatwo, fajnie wykorzystać cały obieg. Radek zamontował tutaj słój McDonalda. Bardzo ładnie z nim ikrę widać. I też chcę spróbować zobaczyć, porównać wydajność takiego słoja. To ostatni odcinek o szczupakach. Ja wam chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za subskrypcję, za komentarze, za to, że jesteście zainteresowani w ogóle takimi materiałami. Bardzo serdecznie chcę podziękować już 16 patronom, którzy 7-14 zł wpłacają na to, żeby miał więcej środków czy na edukację dzieci, czy teraz na sprzątanie brzegu Warty, czy na właśnie dotarcie w ogóle w Polsce do gospodarstw, które mają bardzo ciekawe ryby. Jeszcze dzisiaj pojedziemy zobaczyć węgorza, także niesamowita rzecz. Subskrybujcie, nigdy o tym nie mówiłem, ale faktycznie, jeżeli was to interesuje, subskrybujcie kanał. Jeżeli was w ogóle interesuje jakikolwiek gatunek albo jakiś temat związany z rybami, z gospodarstwem, zarządzaniem jezior czy stawów, śmiało piszcie, albo zrobię live i podejmę dyskusję na temat ten, który wskażecie, albo po prostu pojadę do jakiegoś gospodarstwa, które wskażecie, żeby wam przedstawić, co tam się dzieje. Serdecznie dziękuję, już któryś dzień na Mazurach. Pozdrawiam was serdecznie. Ale jaja. Spełniło się jedno z moich marzeń. Łosie. Pan łoś. Potężne są. Majestatyczne.
blisko. Jak jechałem tutaj, to wczoraj mówiłem, że jedno z moich marzeń by było zobaczyć tutaj łosia. Proszę bardzo. Super łoszaki. Wracamy. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.